Witajcie w piątym odcinku serii Star Wars Battlefront 2. Kratków, nie tylko my chcemy bezpieczeństwa. Kontynuujemy tam, gdzie już się skończyli. Tędy, zachowajmy ciszę, to nas nie zauważą. Zrozumiałem. Czekaj na mój znak. Dojdzie. Mnóstwo tu żołnierzy. Maszyny kroczące przynoszą tu żołnierzy. Pozostań w ukryciu. Ukradniemy im AT-AT. Porażenie! Neutralizacja. Naruszą przeciwlotnicze turbolasery. Dokładnie. A jeśli zniszczymy antenę celownicze, wyłączymy wszystkie działa w sektorze. Proszę ruszyć się! Hej! Mamy łączność
zagadali i jest tam stary. Ostrożnie w tej chwili. Maszyna Jówko! Widzę działa przeciwlotnicze. Zajmę się nimi. Nie mogę uwierzyć, do czego posuwa się admirał. Wykonuje swoje rozkazy. Jego rozkazy nie są dobre. Nasze też nie były. Musimy zabrać cywilów z Vardos. I co wtedy? Najpierw zmienimy z przestrzeni Imperium, a potem coś wymyślimy. Komandor Wersa.
wszystko, by nie dać nam wystartować. Zabiorę nas stąd, jak tylko dostaniemy się na korpusa. Co ja zrobiłem? Bombą źle rzuciłem. To co? Może... Zobaczmy, co to jest to za bomba. Chyba muszę ją zrobić. Nie, będzie na samochód. Utrzymać pozycję! Utrzymać się! Uwaga! Przygwoździć szturmowców! Przyjęto, pani komandor! Widzę ciężkiego! Teraz jak to się stało? Utrzymać pozycję! Utrzymać się! Zejdź z widoku! Przygwoździć szturmowców! Przyjęto, pani komandor! Maszyna na prąd! Skaleczek.
Jak? Powiedzcie mi... Jak? Utrzymać pozycję! Jesteśmy z panią, komandor Wersja! Nie pozwólcie im się wychylić! Zejdź z widoku! Przygłosić szturmowców! Robi się! Wszystko do środka! Będę was osłaniać! Pani komandor, nie umiem!
wkurza mnie. Utrzymać pozycję! Podać ostrzegną klapę, to już bardzo. Nie będę czekał. Przychodzi, szturmowy! Bo ja chyba tak źle robię. Robi się! Widzę oficera! Maszyna na koło! Kryć się! Zbliża się kolejna jednostka! Będziemy was ochraniać! Ile to było odcinek? 21 minut. Utrzymać pozycję! Utrzymać się! Próbuję jeszcze raz. Zejdź z widoku! Przygwoździć szturmowców! Robi się! Nie pozwolę się wychylić! Maszyna na wprost! Zauważyłem oficera! Zbliża się kolejna jednostka! Będziemy was ochraniać! Zrobił wszystko, by nie dać nam wystartować! Zabiorę nas stąd, jak tylko dostaniemy się na korpus. Gratuluję, komandorze Husk. Więc nie jesteśmy zupełnie sami. Została część załogi. Chronili uchodźców przed tymi, którzy odmówili. Co z nimi?
wstrząśnięci, zmieszani, ale cali. Pytanie tylko, co dalej? Musimy ostrzec ludzi. Kogo? Rebeliantów? Wtrącą nas do więzienia Słoneczna Plama, zanim cokolwiek powiemy. Dlatego uważam, że powinnaś wziąć Korwusa i odlecieć. Zostaw mi myśliwiec Taj, włączę sygnał alarmowy i poczekam na rebeliantów. Naprawdę myślisz, że mogłabym cię zostawić tu całkiem samego? Del. Oddział Inferno to my. Ty i ja. Tu Aiden Versio z imperialnej korwety Korwus. Wzywamy na pomoc członków Sojuszu Rebelii. Poddajemy się. Wezwać generała szybko. Więc podejrzewałeś pułapkę, ale wpuściłeś ich na pokład. Powtarzasz, żebym podejmował ryzyko. Taka decyzja wydała mi się najmniej odpowiedzialna. Tak trzymać. Cześć. Jestem generał Lando Calrissian. A wy musicie być dezerterami, o których tyle słyszałem. Generał? Powiedzieliśmy już twoim ludziom wszystko, co wiemy. Przejdźmy się. Co to ma być? Zły pomysł. Pomóżcie z zakładem. Szlif uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie pójść z życiem. Wiecie co? Daliście dobry cynk o operacji Pokój. W zamian załatwiłem dwa myśliwce specjalnie dla was. Fira, puszczasz nas wolno? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu. Odkryliśmy, że Nabuu jest kolejnym celem operacji Popiół. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Mylisz się. Imperium się zmienia, podobnie jak jego taktyka. Skoro tak, to może polecicie z nami? Pomożecie uratować Nabuu? Nie planowaliśmy dołączać do rebelii. Nikt was o to nie prosi. To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Chodźcie, zaprowadzę was do statku. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No, to jak będzie? Nie tak leci! Satelitów są wieżyczki.
kilka zdjęć z satelita z głowy. Jeszcze dużo roboty. Do dzieła! A czym szybciej zniszczymy te satelity, tym szybciej dziś będzie bezpieczne. Zrozumiano, księżniczko. Ryzyka 5 i 6. Pamiętajcie, że strzelacie teraz do myślnicy stań. Zrozumiano. Dzięki za przypomnienie. Na pozycję, dowódca ryzykantów. Tak, jesteśmy z tobą, Shri. Dobra. Przypomnijmy Imperium, z kim zadziela. Na wół jest już prawie bezpieczne. Kolejne myśliwce TAI! Potrzebuję pomocy!
Vikingi zakończyły nalot. Odrodzenie, możecie atakować. Reszta, wycofać je. Czy my patrzymy na ten sam płonący niszczyciel? Imperialne protokół nakazuje wycofanie się w bezpieczne miejsce. Te statki polecą prosto do Tit. Na pewno zaatakują miasto. Wszyscy natychmiast kierujcie się do Psi. Chyba mamy sposób, żeby ich zatrzymać. Wystarczyć. Zna się ktoś może na maszynach? Ja. Idziesz za mną. Tit ma system obronny, który ma szansę powstrzymać Imperium. Niestety burza uszkodziła stacje przekaźnikowe w mieście. Bez tych stacji niczego nie uruchomimy. Rozdzielcie się. Naprawcie stację. Gdy skończycie, wrócicie do pałacu. Jasne. Jasne. Co uruchamiamy? Coś, co powstrzyma Imperium. Jak się nazywasz, żołnierzu? Del Mico. Del? Do sektora zbliżają się posiłki Imperium. Możemy je powstrzymać, ale musisz włączyć ponownie ze przekaźnikiem. Zabezpieczyć obszar. Musimy oczyścić to miejsce. Tak, dobrze. Ile odcinek trwa? Dobra, w tym odcinku kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i na razie, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku serii Star Wars Battlefront. Pa, pa!